W dzisiejszym serwisie Prosto z Płońska. Pamiątkowa tablica z nazwiskami, działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku, a na koniec Łąka Kwietna. W tym roku przypada jubileusz stulecia Bitwy Warszawskiej. Z tego powodu gmina miasto Płońsk pragnie upamiętnić mieszkańców Płońska i ziemi płońskiej walczących z bronią w ręku o niepodległość w latach 1914-1921 poprzez zamieszczenie ich nazwisk na tzw. Pomniku Wolności. Pomnik Wolności został ufundowany przez Płońszczan w 1933 roku. Poświęcony był marszałkowi Piłsudskiemu i Płońszczanom, którzy zginęli w czasie wojny polsko-bolszewickiej, głównie tutaj w walkach w Płońsku, okolicach Płońska, powiatu płońskiego. Na ścianach tego pomnika umieszczone było około 240 nazwisk poległych Płońszczan i mieszkańców powiatu w czasie wojny polsko-bolszewickiej, a szczególnie tutaj poległych na terenie ziemi, na której żyli. Pomnik Wolności został zniszczony przez Niemców w 1940 roku, wysadzili go w powietrze, zresztą nie za pierwszą próbą, widocznie był bardzo dobrze zbudowany. Podobny los zgotowali figurce Matce Bożej, która stała na terenie, gdzie była pierwsza świątynia w mieście Płońsku. Oba te pomniki już są odtworzone i jakby wracamy do naszej tradycji, do naszej historii. W Polsce samorządowej po roku 90 odbudowaliśmy ten pomnik, ale nie udało nam się odnaleźć pełnej listy nazwisk, które były wyryte, nazwiska były wyryte na ścianach pomnika. A to się udało po wielu, wielu latach, po kilkunastu latach od powtórnego odsłonięcia pomnika. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska odnalazła te nazwiska. Odtworzyła je w 100% i będziemy teraz w roku, kiedy mamy setną rocznicę Bitwy Polsko-Bolszewickiej, przywracać te pomniki na odbudowany, odtworzony pomnik wolności w Płońsku w takiej formie, w jakiej było to przed wojną, w pierwowzorze. W Płońsku powstanie także pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak, jest taki pomysł, są już dwie uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie. Działa Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. Pomnik będzie zlokalizowany tuż obok rzeki przy ulicy Grunwaldzkiej po stronie północnej rzeki. Poświęcony on będzie marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Planujemy odsłonięcie tego pomnika 11 listopada bieżącego roku. Pieniądze będą pochodziły z różnych zbiórek, sprzedawania znaczków, ale tak naprawdę chodzi o przypomnienie lokalnej historii, przypomnienie zdarzeń, jakie były 100 lat temu tutaj i upamiętnienie tych postaci, dzięki któremu Polska odzyskała wolność. A taką bez wątpienia jest marszałek Józef Piłsudski. Odsłonięcie pomnika, który znajduje się u zbiegu ulic Płockiej i Kolejowej z zamieszczoną tablicą z nazwiskami, odbędzie się w rocznicę Bitwy Warszawskiej. Natomiast pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego planowo zostanie odsłonięty 11 listopada. Po kilkutygodniowej przerwie swoją działalność wznowiła Miejska Biblioteka Publiczna imienia Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Od 27 maja biblioteka pracuje z pewnymi ograniczeniami. Nie są organizowane wydarzenia kulturalne, spotkania z autorami czy lekcje biblioteczne. Jednak biblioteka spełnia swoją podstawową funkcję, udostępniając swoje zbiory czytelnikom. Jest to chwila długo oczekiwana, ponieważ systematyczność odwiedzin jest tą podstawą pracy bibliotecznej. Bardzo wielu czytelników przez te długie miesiące czekało na świeżą literaturę, na nowości wydawnicze, na kontynuację rozpoczętego czytania pewnych serii. Bardzo się cieszymy, że w ograniczonym, co prawda, ale jednak w zakresie wznowiliśmy tę działalność. Biblioteka funkcjonuje z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Obsługa czytelnicza wygląda inaczej, a zwracane książki przechodzą specjalną kwarantannę. Spełniamy wymagania proceduralne, zachowujemy dystanse społeczne. Bibliotekarze oddzieleni są szklanymi przesłonami. Zarówno pracownicy, jak i
użytkownicy biblioteki noszą maseczki, rękawice jednorazowe. Obowiązuje nas dezynfekcja wszystkich miejsc dotykowych. Książki zwracane według rekomendacji Biblioteki Narodowej przechodzą tak zwaną kwarantannę. Przez 3 dni nie możemy ich udostępniać dalej, tylko one u nas leżakują i dopiero 4. dnia mogą być wpuszczone znowu w obieg czytelniczy. Obsługa czytelnicza polega w tym momencie na tym, że wydzielamy jedno miejsce przyjmowania zwrotów. Czytelnicy przyjmowani są w czytelni multimedialnej do specjalnego kontenera czy kontenerków kierowanych, dedykowanych poszczególnym wypożyczalniom. Przyjmowane są książki. Czytelnicy są w maseczkach. My proponujemy obowiązkowo rękawice jednorazowe i to jest niezbędny element obsługi czytelniczej. Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku pełni funkcję biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu płońskiego. Mamy też informację, że wszystkie placówki pracują, obsługują swoich użytkowników z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i tak nasi czytelnicy z naszego regionu mogą korzystać z bibliotek w Baboszewie, w Czerwińsku nad Wisłą, w Jońcu, w Naruszewie, w Załuskach, w Dzierżążni, w Jońcu. Także wszystkie biblioteki gminne, jeżeli któreś nie wymieniłam, to przepraszam, ale one wszystkie pracują. Sochocin też już od w zasadzie 4 maja, więc wszystkie nasze placówki pełnią w okrojonym zakresie te podstawowe obowiązki usług kulturalnych dla społeczeństwa. Bardzo ważną informacją jest to, że czytelnicy, którzy wypożyczyli książki, płyty czy audiobooki przed 12 marca bieżącego roku, mogą zwrócić je bez żadnych konsekwencji finansowych. Opłaty za bezterminowy zwrot anulowane są do 3 lipca. Przy rondzie u zbiegu ulicy Płockiej i Mazowieckiej powstała pierwsza w Płońsku łąka kwietna. Miasto bardzo mocno stawia na zieleń, a łąka jest alternatywą na zmianę klimatu. No, to taka moda ogólnopolska, myślę, że ogólnoświatowa. Dużo moich wizyt, ja jeżdżę dużo za granicę, oglądałem, jak utrzymywana jest zieleń miejska w miastach, w metropoliach, w czasach, kiedy mamy zmianę klimatu, kiedy mamy suszę, podwyższoną temperaturę. I chcemy te niektóre pomysły adaptować oczywiście do naszych warunków klimatycznych i do naszych flory i fauny, jaką mamy w Polsce. Więc łąki kwietne powstają jako potrzeba czasu po to, żeby utrzymać tereny zielone, żeby były one atrakcyjne i żeby przetrwały różne okresy fazy wzrostu swojej, czyli kiedy jest susza, kiedy jest za mało wody, wtedy ich się nie kosi, nie potrzebują tak dużo wody, lepiej znoszą zmiany klimatyczne. Pierwsze łąki w Płońsku już powstają, będzie ich coraz więcej, a sporo ich będzie wzdłuż nowo budowanej obwodnicy zachodniej miasta Płońska. Pielęgnacja terenów zielonych jest trudna w obecnym klimacie. Powodem jest brak normalnych zim i małe opady deszczu. Łąk kwietnych w Płońsku będzie coraz więcej.